siedzieliśmy z zarządem i podjęliśmy taką decyzję, że pierwszą rzeczą, jaką robimy, to odbudowanie struktury młodzieżowej w Pomezaniu. Gdzieś tam przez lata zrobiły się dziury międzyrocznikowe i spróbowaliśmy to w jakiś sposób systematycznie pouzupełniać. I na dzień dzisiejszy możemy już się pochwalić, że mamy grupy od rocznika 2-14, od skrzatów do juniora młodszego. I junior młodszy w tym roku też awansował do Pomorskiej Ligi, czyli najwyższej. C1 junior również gra, czyli te cele, które sobie założyliśmy, pomalutku realizujemy. Także myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Moje marzenie jest takie, żeby ten zawód, bo to na razie jest naszą pasją. Nie ukrywamy, że wszyscy trenerzy, co tutaj są na przykład na treningu, to są ludzie, którzy mają pracę swoją, pierwszą pracę, a piłka nożna, trenerka jest dodatkiem do tego wszystkiego, jakby hobby. Marzę o tym, by kiedyś skoczyć na bungee i grać w klubie Paris Saint-Germain, ponieważ tam gra mój ulubiony zawodnik, czyli Kylian Mbappé. Moje marzenie jest grać w AC Milan, bo to mój ulubiony klub piłkarski. Chciałbym grać w Real Madryt, a poza Real Madryt to w PSG albo FC Barcelonie. Program Piłkarska Przyszłość z Lotosem bardzo mocno pomaga. Ja uważam, że no, nas wspiera niesamowicie. Jesteśmy wyposażeni w sprzęt sportowy. Jesteśmy wyposażeni w stypendia sportowe dla najbardziej uzdolnionych. Dla mnie to jest bardzo fajna rzecz. Ja bym sobie życzył klub, żeby ten program trwał jak najdłużej. Wiadomo, jakie są czasy ciężkie, to się wszystko zmienia teraz, ale moja taka prośba, bądźcie z nami jak najdłużej, pomagajcie nam jak najdłużej. My to doceniamy i cieszymy się z tego. 13 września widzimy się na Lotos Junior Cup!